zgody prałacie kustoszu tego sanktuarium i proboszczu, drogie księdza tu obecni, drogie siostry, drodzy bracia. Pozdrawiam wszystkich obecnych na tej mszy świętej bardzo serdecznie. Pragnę wyrazić moją wielką radość, że dzisiaj spotykamy się w tej czcigodnej bazylice świętego Mikołaja, aby wspólnie dziękować Bogu za 200 lat istnienia i działalności edukacyjno-wychowawczej naszego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bogu. Słuchając czytania wziętego z księgi Tobiasza, słyszymy tam głos anioła i taką radę, z którą zwrócił się do Tobiasza uzdrowionego i jego syna w słowach. Błogosławcie Bogu niebios i wyznawajcie, że wielkie miłosierdzie wam wyświadczy. Błogosławcie Bogu niebios. Bóg, stwarzając człowieka, wyznacza mu drogę życia i obdarza go swoimi darami, aby mógł tę drogę, to specjalne powołanie życiowe, zrealizować. Wyposaża go w specjalne uzdolnienia duchowe i naturalne. Przede wszystkim tworzy mu środowisko, w którym może się rozwijać i udoskonalać, a jest nim rodzina i społeczeństwo. Sobór Watykański II przypomina, że człowiek z głębi swej natury jest istotą społeczną. Toteż bez relacji z innymi ludźmi nie może żyć, a nie rozwinąć swoich uzdolnień. Społeczeństwo jest więc naturalnym środkiem, którym człowiek może i powinien się posługiwać do osiągnięcia swojego celu. Tak mówi jedna z konstytucji watykańskich, Soboru Watykańskiego. Życie w społeczeństwie ułatwia człowiekowi zdobycie środków materialnych i duchowych, niezbędnych do rozwijania się fizycznego, intelektualnego i duchowego. To współżycie jest źródłem dóbr, ale także obowiązków w różnych sferach naszej egzystencji. W rodzinie, w społeczności, w sąsiedztwie czy w pracy. Oświata jest jednym z podstawowych dóbr ludzkiej cywilizacji. Zależy w znacznej mierze od niej przyszłość całych społeczeństw. Jak powiedział w jednym z, jak napisał w jednym z dokumentów święty Jan Paweł II. Moi drodzy, ta msza święta, w której uczestniczymy, stanowi okazję, abyśmy podziękowali Bogu za dar naszej szkoły. Za dar naszej szkoły, której my wszyscy tu obecni mieliśmy i mamy warunki odpowiednie środowisko do kształtowania naszej osobowości. Myślę o pokoleniach przeszłych, ale i o tej młodzieży, która teraz w tej szkole się uczy. Wdzięczność należy się nauczycielom, gimnazjalnym i wychowawcom, którzy w różnych okresach historii naszego kraju pełnili swoją posługę pedagogiczną po chęckich liceach, kładąc fundamenty pod przyszłość młodych pokoleń. Myślę też w tej chwili o obecnej gronie pedagogicznej, o pani dyrektor, o wszystkich, którzy są odpowiedzialni za naszą szkołę. Tych
czasach obecnych. Za to przede wszystkim kontynuowanie tej wspaniałej tradycji tej szkoły. Nauczyciele, wychowawcy przekazali i przekazują te wartości, na których można już dalej kontynuować dalsze studia i rozwijać własne talenty. Dzięki wyniesionej wiedzy i otrzymanej formacji kulturalnej i duchowej. W ten sposób służyć możemy społeczeństwu w rozliczny sposób, przyczyniając się do rozwoju dobra wspólnego społeczeństwa, w którym żyjemy. Wszystkie dobra, wszystko cokolwiek mamy i dane, zostały nam dane przez Boga dla rozwoju naszej osobowości i osiągnięcia ostatecznego celu, ale również dla dobra wszystkich. Pochęckie Liceum Ogólnokształcące wydało ludzi, którzy zdobyli i mają swoje miejsce w historii tego miasta i jego okolicy, jak i w całym naszym kraju, można powiedzieć w Europie, może na świecie, czyli w znaczeniu globalnym. Ludzi, którzy czynili i czynią wiele, aby uczynić nasze życie bardziej ludzkie i lepsze i chrześcijańskie. Ludzi, którzy mieli i mają swój znaczący wpływ na rozwój kultury, nauki i sztuki i religijności. Myślę też i o katechetach, o kapłanach, którzy żyli w tej szkole od samego początku, aż do dnia dzisiejszego uczą. Wspominam też naszego zacnego z moich czasów katechetę, mądrego, przykładnego kapłana księdza Antoniego Czaplińskiego. Tą także tu, moi drodzy, wśród nas obecni starsi czy młodsi koledzy, którzy zdobyli różne stopnie naukowe i te najwyższe, akademickie, którzy wzięli odpowiedzialność na różnych ważnych stanowiskach w kraju i za granicami, pracownicy wyższych uczelni, a także artyści, ludzie kultury i zdolni, wspaniali ojcowie i matki rodzin naszych, a także ci, którzy poświęcili się służbie drugiemu człowiekowi w różny sposób. Nie sposób wszystko i wszystkich tutaj wymienić i wszystkie formy zaangażowania w życie społeczne. Dlatego jest tu dzisiaj za co Bogu dziękować. Za to, że my mieliśmy i wy młodzi uczniowie, uczennice, macie tę możliwość uczenia się. Myślę tu w tej chwili o krajach, gdzie dostęp do nauki i wiedzy jest bardzo trudny. Prosty, niemożliwy. Przyszło mi pracować w krajach, które albo były pogrożone wojną i zamknięto tam szkoły, a dzieci i młodzież została przeznaczona do walki, została skierowana do oddziałów wojskowych, została skierowana do walki, a nawet do zabijania innych. Gdzie bardzo wielu ludzi młodych nie zastało w ogóle ani dzieciństwa, ani swojej młodości. Byłem w krajach, gdzie bieda nie pozwoliła uczyć się młodych. Ale w tych wszystkich sytuacjach czytałem na twarzach tych młodych ludzi, z którymi rozmawiałem, głód wiedzy, pragnienie uczenia się, jakąś krzywdę, którą mi przez to wyrządzono
zamykając przed nimi możliwość nauki i kształcenia się. Iluż młodych ludzi przychodziło z prośbą, aby ułatwić im dalszą naukę i znaleźć im odpowiednią pomoc materialną. Moi drodzy, bracia i siostry, w Ewangelii świętego Marka czytamy historię budowy, która wrzuciła do skarbca synagogi dwa pieniążki. Wszystko, co miała. Możemy tylko budować się przykładem jej wielkoduszności i odpowiedzialności za dalsze funkcjonowanie domu modlitwy. Czyż taką skarboną nie jest nasz kraj? Czyż nie jest nasz kraj, nasze społeczeństwo, cały świat, do których każdy z nas rzuca albo dorzuca monety swoich talentów, pieniążki swojej pracy, wysiłków, trudów, zdolności, nieraz rzuca całe swoje życie. Jak już wspomniałem, Bóg obdarzył absolwentów naszego liceum różnymi zdolnościami. Ale to wszystko zaczęło się w tych murach tutaj, tego liceum. Tu nastąpiło bardzo często odkrycie tych naukowych czy artystycznych, czy organizacyjnych zdolności, czy też kapłańskiego powołania. Bo też tego liceum uczęszczało dziesiątki przyszłych studentów seminarium duchownego, seminarium tarnowskiego i wiele innych seminariów rozsianych po całej Polsce. Nie mam danych statystycznych, ale na pewno to są dziesiątki, dziesiątki. Może 30, może 40, może 50. Nie wiem dokładnie historii tego liceum. Tu się tworzyła ta kultura ducha też. Przypominam sobie, jak młodzież przyjeżdżała autobusem na rynek bogeński, a potem szli tutaj do kościoła, do liceum. Większość z nich wstępowała tutaj do tego kościoła. Wcześniej na krótką modlitwę. Może na pacierz poranny. I stamtąd szli już do góry tutaj, ulicą Bernardyńską, aż do liceum. Jaki to piękny widok. Jaki piękny przykład. Moi drodzy, absolwenci bogeńskiego liceum dzień po dniu rzucają do skarbony tego domu, który się zwie ojczyzną, Europą czy światem, swój wkład. Wkład ludzki, intelektualny i duchowy. Tworząc w ten sposób piękną i wartościową mozaikę ludzkich osiągnięć. Tworząc lepszy świat. A wylikacji nasi starsi koledzy, uczniowie, absolwenci, profesorowie, którzy wrzucili do tej skarbony wszystko, co mieli najdroższego, czyli swoje życie, swoje zdrowie, swoją całą przyszłość zawodową. Świadczą oni marmurowe tablice na murach tej uczelni. Jedna już wybudowana w 1927 roku ku czci profesorów i uczniów poległych w I wojnie światowej 1914-1920. Jest jeszcze druga tablica. Na niej widnieje 33 nazwiska, imiona nauczycieli, uczestników tajnego nauczania w czasie II wojny światowej. Albo ta trzecia,
upamiętająca poległych w czasie II wojny światowej 5 profesorów, 127 wychowanych. Moi drodzy, oni wrzucili wszystko do tej skarby naszej ojczyzny. Wrzucili swoje życie przed tymi bohaterami, chylimy dzisiaj. I dzisiaj uczestniczymy w tej mszy świętej, powtarzam jeszcze raz, dziękujemy za radę aniołów, który powiedział Tobiaszowi, dziękuj za wszystko, coś otrzymał. My dziękujemy za możliwość pobierania nauki w naszym liceum. Tylko w ten sposób możemy choćby po części spłacić dług wdzięczności. Wspominamy dzisiaj i modlimy się za obecnych nauczycieli, profesorów, wychowawców tego liceum. Za nich i życzymy im, aby dalej z takim entuzjazmem i z takim szacunkiem dla wiedzy i prawdy przygotowywali młode pokolenie ku przyszłości, otwierając im horyzonty lepszego świata. I za tych profesorów, którzy jeszcze są wśród nas, są, żyją, już są może na emeryturze, ale dalej czujemy ich obecność. I dzisiaj im też za to dziękujemy, że byli dla nas prawdziwymi przewodnikami i prawdziwymi światłami na drogach naszego życia. I wreszcie polecamy Bogu tych, którzy już odeszli, którzy wspominamy tych, którzy już tu pracowali, przekazywali wiedzę pokoleniom uczniów. Dzisiaj już odeszli do wieczności. Tej mszy świętej za nich wszystkich się modli. Za nas wszystkich tu obecnych. Za wszystkich. Abyśmy byli wierni tej tradycji. Abyśmy byli wierni prawdzie. A w ten sposób budowali lepsze się. Bóg wyświadczył nam wielkie miłosierdzie i nieustannie je wyświadcza. Tym wszystkim, co otrzymaliśmy i otrzymujemy od Boga, winniśmy dzielić się z innymi. Skarbone się otwiera i później z niej się korzysta. Buduje się, czy konstruuje, czy tworzy lepsze rzeczy. My też to, co otrzymaliśmy, mamy się dzielić. Byłoby wielką pomyłką, gdybyśmy to tylko dla siebie chcieli zachować. Bądźmy wielkodusznymi siewcami prawdy i dobra w tym świecie. Wychodźmy na spotkanie każdego człowieka, niosąc mu dobroć, zrozumienie, współczucie i miłość. Czytajmy w sercach ludzkich. Czytajmy. Prośmy o tą prawdziwą wiedzę i mądrość Bożą. Czytajmy i odpowiadajmy na potrzeby szukających naszej pomocy, naszej rady i wsparcia. Jesteśmy wezwani do życia miłością i solidarnością w grupie. Wiele żeśmy otrzymali i wiele rozdali. Służmy naszymi zdolnościami, talentami dalej. Naszej ojczyźnie, temu pięknemu miastu królewskiemu i tam, gdzie będziemy kiedyś żyć i pracować. Błogosławcie Pan niebios.